W tym odcinku policzymy wartość energii atomu wodoru dla założonej funkcji próbnej postaci tutaj zapisanej, a więc E do minus CR do kwadratu. Jest to funkcja Gaussa. Dodatkowo już tutaj założyłem postać Jakobianu przekształcenia, przyda nam się dalej, oraz postać promienia wodzącego jako sumy kwadratów współrzędnych. To znaczy, że jądro, to znaczy proton umieszczony jest w początku układów współrzędnych. Laplacian, jak widać, to jest suma drugich pochodnych po funkcji psi. Natomiast Hamiltonian w jednostkach atomowych to jest minus 1 druga razy Laplacian, minus 1 nad R razy psi, czyli tu fragment potencjału. Tutaj zapisałem już Hamiltonian od psi i mogę wyliczyć, ile on wynosi. Oczywiście symbolicznie, wystarczy w tym celu nacisnąć równa się. No, to wyrażenie, które wyszło, jest skomplikowane, ale my je wyedytujemy. I proszę zwrócić uwagę, że ten fragment tutaj, to znaczy ten fragment, to jest po prostu równe minus CR do kwadratu. Ten fragment to też jest równe minus CR do kwadratu, CR do kwadratu. Ten fragment to jest po prostu równe promieniowi wodzącemu, prawda? To jest R. I ten fragment jest równe CR do kwadratu. I znów tutaj w mianowniku mamy R. Po podstawieniu tego to wyrażenie nam się znacznie upraszcza. W tym momencie możemy przystąpić do etapu całkowania. Oczywiście trzeba jeszcze przygotować. Tu mamy na razie wynik działania Hamiltonianu, a musimy zapisać całe równanie Schrödingera. W tym celu mogę już lewą stronę tego równania wymnożyć przez funkcję psi. W tym programie robi to się w ten sposób, że piszemy psi razy numer 7 razy Jakobian. Równe jest energia razy psi do kwadratu razy Jakobian. W ten sposób mam przygotowane równanie do całkowania. Ja tu oczywiście wcześniej sobie przygotowałem zapis całki. To wygląda w ten sposób. Edycja, kopiuj i wprowadzam tę wartość tutaj, Ctrl V, i w miejscu, tu gdzie jest napisana funkcja, wprowadzam numer 8. Numer 8. Proszę zobaczyć, że mam tutaj całość równania i wcale już nie liczę tutaj poszczególnych elementów, ale to jest, mamy psi, Hamiltonian, psi razy Jakobian, równe jest e psi kwadrat razy Jakobian. No, mogę wykonać to całkowanie przez naciśnięcie klawisza upraszczającego. Proszę bardzo, otrzymałem równanie po całkowaniu po całej przestrzeni zmiennych, w tym wypadku zmiennych w układzie sferycznym. Z tego mogę wyliczyć energię. Bardzo proste, rozwiąż wyrażenie. Energię od razu rozwiązuje. Okazuje się, że energia jest w tym wypadku tylko i wyłącznie funkcją zmiennej C. W takim razie będę starał się wyliczyć minimum, różniczkując obie strony równania względem tego, względem zmiennej C. Znajdź pochodną, ale nie ze względu na E, tylko ze względu na C, i od razu obliczam. Okazuje się, że ta pochodna równa jest tyle. Oczywiście jest równa 0, zatem mogę wyliczyć minimum, to znaczy w tym wypadku wartość C rozwiązuje. Okazuje się, że minimalna wartość energii jest dla C równego 8 dziewiątych 1 nad pi. W takim razie mogę wyedytować to i przypisać wartość zmiennej, konkretną już, czyli tutaj wprowadziłem to 8 dziewiątych do wartości C i z tego już w takim razie mogę wyliczyć energię. To się równa minus 4 trzecie nad pi,
A to oznacza w przybliżeniu, że to jest około minus 42 setne hartri. Ta energia jest wyższa od dokładnej energii, bo dokładna energia to jest minus 1 druga, minus 0,5 hartri, a to oznacza, że używając funkcji próbnej, która nie jest funkcją własną, otrzymuję wartość energii, a twierdzenie wariacyjne zapewnia mnie, że energia, którą otrzymuję w wyniku zastosowania funkcji, nie będącej funkcją własną, zawsze będzie wyższa od energii dokładnej. No i to tyle.